Weź ty się przywitaj dzisiaj, ja nie mam pomysłu. A myślisz, że ja mam pomysł? Jestem chorym człowiekiem. A tylko, no co? No ja to hejo! Tutaj krasiolutki gul jakiś tam gór krańca świata, tak to się chyba nazywa, jeśli dobrze pamiętam. Jest ze mną Remix, martwy i nieżywy. Trochę, gdzie? Trochę żywy jestem, jeszcze mi nie skreślaj. Okej, przepraszam. Nie będę niemiły. Cześć. To jeszcze nie skreślamy Remixa, Remix jeszcze żyje. Jakoś ja też, chyba, nie wiem, możliwe. Co się tu teraz dzieje? Właśnie, gramy w takich osobach czasu, że serio już mnie nie ogarnąłem, co się dzieje w tej kampanii. Co się dzieje? Że co, czy bunty wybuchają? To najważniejsze. Tu nie. Jest ja w tym dwóm armią wpierdziliłem ostatnio. Okej. Okay. U mnie jest spokój. Jeśli chodzi o łatwo, ale... Ciebie spokój, git. Oblegam stolicę krasnoludów i trzymam w szachu ich rorek twardy. Rorka twardego trzymam. Więc... Ja chyba czekam, aż po prostu się skapitulują po prostu. Okej. Okay. Patrzmy, ile im ludzi zostało. Po 50 utrzymujemy to oblężenie. Nie będziemy się narażać. Mhm. A mam gdzieś... Coś wsparcie? Nie mam. Standard. Pura. A co to oblężona? No nie, znowu. Ta. Okej, czym oni idą? Inaczej, co ja mam w środku? No chuj, mogą mnie zdobyć. Mogą? No, mogą i zrobią to. Dobra, czy walka z 76 zombakiami i... 76 szkieletowych łuczników, a w drugiej armii jest pół życia maga i z 63 zombiaków chcesz się bawić? Nie, żadnych takich... To najwięcej czasu tutaj zjedzie na samym ładowaniu mapy. Okej. Okay. No miałeś... A, no. Już myślałem, że mnie wołasz, żebym bitwę tu rozgrywał. No nie, to też musisz zatwierdzić takie. Już chciałem na ciebie naskoczyć to właśnie. Ejku, widzicie, on tylko by na mnie krzyczał. Agresja to przede wszystkim klucz do sukcesu. Agresywny Remix, no ja się tak nie bawię. Bawisz się. Mama się o wszystkim dowie. Nie. Jest. Przepraszam. Don't do this. Powiem mamie. Dobra, Jezu, mam 4 punkty umiejętności. Czy ty to czujesz? Dobra, czysto brody, zmniejszenie spaczenia. Fakt jest shit. I pada toporów. Niech będzie. Ja się za 4 tury. Zbiórka. O, pancerz dla szkieletów. Dobra. Będą strong. Stronger. Co? Dobra, czy oni są szanse mnie złamać? Nie, oni ni cholernie mają szans mnie złamać, więc ja napierdzielam, by pomóc mojej twierdzy. Oblężonej przez wrogów. To się źle skończy. Stanowczo, będą się odbijać własną twierdzę, to będzie smutne. Na szczęście mam koszary nie w twierdzy. Zajebiste, że w Warhammerze nie buduje się tych podstawowych koszarów w twierdzy, bo to jest najmniej opłacalne. Ty. Logika tej zajebistej gry. Dobra, ja nie mam co robić, nie mogę błagać o pokój. Ej, wampir. To cykaj, ale... Wampir, weź dogadajmy się, traktat pokojowy. Ever. Dobra, Schwarzhafen przegrał ostatnie bitwy. Słuchaj. Jak mam ten pasek, ten stosunek równowagi sił, to właściwie cały jest mój. Oni tak nie chcą pokoju. Bomby. Czemu? Dobra. Kislev, dogadajmy się. Co mamy? Mamy pak o nieagresji. Co powiesz, że dam ci swoje towary? O. Pokaż mi swoje towary. Dogadaliśmy się. Styrlon mnie kurwa nienawidzi. Styrian mnie nienawidzi, ale sojusz obrony chce. A co to są za stworzenia? Co? Wilki? A wyglądają jak szczury. Ale dobra, to są wilki.
Gdzieś ty wilki znalazł w tej grze? W lesie tutaj, tak patrzę. Jeżdżę po tej mapce. Dobra, ja tutaj zawiązuję koalicję antywampirową. Nie dla martwych ludzi. Nietolerancja rasowa. Od razu. Wiesz ty co? Dobra, pykam turę. Uuu, no tak, mogę wydać zarządzenie. W ogóle śmieszne jest to, że u krasnoludów jest salone to ten zarządzenie dotyczące ładu publicznego i zmniejszenia spaczenia, a u ludzi jest oddzielnie. I dlaczego tak? Jak to jest uwarunkowanie, nie wiem, lorowo? Proszę mi to wytłumaczyć. Krasnoludy są better. No nie, bo w życiu atakują. Atakują mnie! Nie, Remix! Zrobię patataje mi pierdzieliś, mogę się wycofać. Cofaj się. W sumie to zrobię, bo potrzebuję większą armię. Nie dadzą mi się wycofać. Dobra. No to papa mój nowy generale. Miło było poznać. Papa, tak to znowu same zombie, kurwa. No i jakieś dziwne gówno z DLC. Ścierwowóz. Nie, mnie to tak wpienia, że teraz w grze... Co to jest? Że teraz, jak się nie ma dodatków, to i tak musi się napierdalać z jednostkami z dodatków na w kampanii. Nie, to jest... słabe. Znaczy, po prostu twórcy są coraz bardziej chamscy wobec graczy. No okej. Zrobili DLC, ale ja go nie chcę kupować i nie chcę być kurwa na każdym kroku zachęcany, by kupić jebany DLC. Za dużo przeklinam. Teraz Pirks mnie będzie pouczał, że nie powinienem przeklinać. God damn it. No cóż. Jesteś już na czarnej liście. Tak, jestem na czarnej liście Pirksa. Jakbyście nie wiedzieli, o co chodzi, to rok temu były nagrody forumowe na tym, na Trollworgu, co roku są. No i doszła kategoria najlepszy youtuber. I tam oczywiście w nominacjach byłem ja i Remix. No i Pirks mówi, że Remix tam bardzo spoko nagrywa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale żeby mniej przeklinał. I to mniej przeklinał, to było najważniejsze w sumie w tym całym jego wypowiedzi. Takie Remix, nie przeklinaj. No i wtedy mi się zrobiło smutno i w ogóle i przestałem przeklinać. Jestem teraz dobrym człowiekiem. Nieprawda. To nieprawda. No nieprawda, dalej kryjesz. Nie. Tak. Jezu, dobra. Tak, 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 tak. Kurde, czemu się pieprzy? Ty mnie znowu nie strzelać. Jest! Nie masz czym doby strzelać. Fuck yeah. Masz ścierwowóz. Ja nie wiem, co ten ścierwowóz zrobi. Pewnie mi rozjebie pół armii. Serio... Jeszcze wiem, co to jest. Serio nie masz strzelców? Teraz zrobię taką dziwną formację. I ten rydwan mi daje twarz. Kurwa, zajebiście po prostu. No po prostu zabijeni wszystkich tym jednym redwanem. Kill them all. Co w ogóle jest? Czym to ma zabijać w ogóle? Jak? Dobra, ja jestem ready. I ogarniam. Dawaj, lecimy. Ja chcę zobaczyć twoją piękną... O Jezu, jaki tłum zombie biegnie na mnie w czerwonych portkach. W ogóle mnie zastanawiało zawsze, czemu... W tych spodniach średniowiecznych miejsce na klejnoty rodowe było tak zaznaczone dokładnie. No, ciekawe. Czemu zawsze takim bardzo odróżniającym się kolorem to robili? Żebyś ich odróżniał z góry. Patrz, już maj na nie dobiegli, już awansują. Zombie za samo przeżycie mają głowę. To kurde logiczne. A, dobra, gdzie jest ta piękna jednostka z DLC? Zobaczymy, co za gówno. Za ile było to DLC? Za 30 zł? To z jednostka... 30? Właśnie chyba tak coś mało powiedziałem. Coś tak mało powiedziałem chyba.
No nie pamiętam. O, jedzie. Aha, i po prostu zombie ciągną powóz z większą ilością zombie. I nawet... Jezu, serio? Jeśli chodzi o wykonanie nosek, to po prostu na każdym kroku widzę to lenistwo twórców, żeby nie dodać animacji, żeby oni pchali rzeczywiście ten wóz. Nie, oni sobie po prostu idą koło niego. No, nie. Niby nadziani, a jakoby nie. Nie, ale serio, to lenistwo, no kurde, no jejku. Po prostu Warhammer jest grą niedorobioną. Nawet nie chciało się kopiować rzeczy z poprzedniej części, typu, nie wiem, pory roku. Czy system żywności. Czy formację nosek. Czy zarządzanie prowincją w większym stopniu niż wyłączenie i wyłączenie podatków. Niestety. No a potem gra taka zbiera ósemki na gry online. Ósemka dostała chyba tak. Nie wiem co w CD Action dostała, no, bo chyba tego akurat numeru nie kupiłem z recenzją. Witch Troll. Strzelasz czy jeszcze nie? Nie. Strzelaj już. Podejdź bliżej. Jeszcze masz jakieś przechuje w tym, jako lorda. No to jest ten Gaugen, co umarł tam szybciutko. To tak, to dzisiaj zawołanie mojego krasnoludu to fuck this shit! Już 9 zabitych. Wiecie, kto jest stracony? 14, 15, leci w górę! Ja się boję tego... Uwaga, ścierwał wóz wyjeżdża. Nie wiem, co on ma zrobić. Co on w ogóle robi, ty? W razie to stoi nic. No, robisz ty coś? On niby strzela, nie? Nie, jest pod ostrzałem i walczy wręcz. I wszystko na źle. Nie widzę też, żeby dodawał jakieś bonusy, kurwa, swoim jednostkom. Jednym słowem, gówno. A jak idzie moim krasnoludkom? 82 zabitych. 34, no ale tutaj się biją z tym. Serio, tak chamsko przejeżdżasz kawalerią? A to się bije ze swoim ścierwowózem. We demand blood!
Jakie to jest gówno, ty. To już ucieka, reiteruje ci. Zombie ucieka, kurwa, no. Tak, zombie będą uciekać. Złamało im się morale. Ale wiesz co, to wiesz, zombie się nie łapie morale, ale mają to ten rozpad na koniec, to jest w sumie gorsze nawet. To łamanie morale, bo jak się morale złamie i spierdolą jednostki, to jeszcze mogą wrócić. A tutaj zdychają na men. Takich orków to morale, to już w ogóle. Więc jak się śmiesznie w ogóle to zepsuło, po prostu nagle się przyłącza animacja z całego na zepsuty. Po raz kolejny po prostu piękno tej gry i dopracowanie szczegółów. Aha, duże się. Rozpadł pan. Remix umrze w tym odcinku. No. Najgorsze jest ten twój, że to ten Ginek, kurde, żyje, ma się dobrze. Musi tam. Jep. Kurde, jak? Co wyście odwalili? Ej. Wyjebałeś jednego z moich krasnoludów za swoją linię i przez to on teraz oddział nie mógł się zdziałać normalnie. Bo się próbował z tym typem połączyć. Ja to ugram. No ty no, tu 80, tu 60 znowu. Tu się maniana odwala. Nie. Ale zombie musi tu być. Remix umiera. Flagi ci mrygają. Co mi myga? Flagi. Spitting tongues out. Jaką kolumną próbujesz prowadzić? A, skurde. Ale dobrze, akurat mi się strzały skończyły, musiałbym posłuchać ich do boju, to nie będzie problemu z tym.
Łyy. No to koniec. Czekaj, ty jakieś magię robisz, odprawiasz się do rytuału jakieś zakazane. Rytuały. Schabany i w ogóle to jest takie dla węża. Okej. Oba, chodź, przyspieszymy to, bo... Jeśli się nie chce męczyć. Dawaj jeszcze szybciej. Okej. No. Jejku. Ile można było? Boss. Straty. 187-2302. Jakie mam tym coś zabić? To nie. 9-7-2-3-1-4-4. Śmierciowo zobacz ilu zabić. To jest dopiero jednostka. Dwóch. Nie wiem jak w ogóle, nie? To jest też ciekawe. Potrącił. Nie, ta kampania jest na razie piękna. No. Cudowna. Cudowna. Byś mógł 5 odcinków nazwać tak samo, bo się niczym nie będą kurwa różnić. Napierdalamy się z orkami. Z zombim. Napierdalamy się z zombie. I od czasu do czasu napierdalaliśmy się z zombie. O Jezu. Ale wiesz, a te nazwy odcinku brałem tak z czapy niektóre, jak teraz już ponazywałem. Te wcześniejsze to... Zobaczysz. Zobacz. Tam za pół roku, rok, nie? No. Znaczy nie, jak mówiłem, to chciałbym w miarę szybko opublikować te filmy. Jak to trzeba tą kampanię jakoś skończyć. Stwierdzić, że fuck the shit, kończymy w dowolnym miejscu. Tak, jeszcze się dobrze nie rozbudowaliśmy. Kończymy. Tak. Mogę wypuścić jeńców, nie wiem jacy jeńcy są po prostu od tych, od zombie, ale okej, okay. Pojmałem 361 trupów, wyobrażasz to sobie? Kurde, byś musiał ich pochować. Remix. Jest to. Kolejna bitwa. Nie, płakam. Powiem lepiej. Jest obrażenie. Dlaczego ten debil to robi? Chcesz? Znaczy w sumie nie masz wyboru, to trzeba poprowadzić. Nie. No i ja zombiaki. Jak ja mam zombiakami kurwa zdobyć miasto? To jest kurwa żenada. I znowu ten gówniany śmierciobóz, który masz. Masz nietoperki. Boże. Jednostki zginą zanim dojdą. Ale spójrz, ja mam dosyć słabe wojsko tutaj. Możesz to wygrać. No. Boże, to seria taka piękna. YouTuber płakał jak nagrywał. Skitu. I to zajebiste miasto.
Ej, czego ja bronię? To jest kurwa czarna brama. Grałem w Shogunę ostatnio, że zapomniałem, że są takie fajne obrażenia, są takie super, takie niesamowicie dające sobie możliwości taktyczne. Takie rozbudowane, ekscytujące. Naprawdę, nie. Co oni tu zbudowali? Mur, dwa domki. Mówię o moich tych machinach oblężniczych. Masz machinę? O kurde. O. Ja się wczytuję dopiero. Kurde, w ogóle jutro rano miałem iść do dziadków i chyba nie stanę rano, jak pójdę do popołudniu. Przez ciebie, Remix. To ja właśnie się trzymam, żebyś krócej siedział, a nie... Ty mnie namawiasz, żebyśmy dłużej siedzieli. Wiem. No, widzisz ty. Ha. No, rozstawiaj się, ty pierwszy. Czego kierwa, kurwa. Ty, jakie... Ej, kurde. Mam tu zajebisty dół, szkoda, że nie można wrzucać. Ty, kurwa, ja to mam... Ej, czemu... Czekaj, wait. Ej, chodź tu kamerą, zobacz. Ja od reszty miasta jestem odcięty. Rozjebali w pizdu most. No. Ej. Już cię stracili, już poświęcili Ej. Się. Why? Ale wo też, zobacz. Nie, tu mosty są całe. Dalej, można przejść. Nie, jeden jest, ale dalej nie przejdziesz. Drugi też u mnie, dobra. Never mind. Dobra, masz, widzę wieżyczki. Świetnie. Ja mam toporki. Cofnę, widzisz moją armię w ogóle? Nie. To dobrze. Dawaj. Czekaj. Daj mi się cholerę rozmieścić, a nie tak. Co rozmieścić? Ile ty masz tam jednostek? Co to jest Minas Tirith? Tak, to jest Minas Tirith, to będę się bronił jak Minas Tirith. Zobacz, jakie ty masz lampki. Do cholera ostatniego żołnierza. Victory or death. Ty normalnie masz żerandol. Tak, ja tu mam żerandole, kurde. Dobra. To tak. Wygląda? Dobra. Bo śmieszne jest to, że na początku bitwy muszę przejąć własne wieże. To ma sens. Jedź, Mariola. Dojedziesz, kurwa. Why? Why? Stop this!
No, ej, czemu? W sumie wcześniej rozwalało się. Czemu? To za gunwo. Nie bawię się tak, wszystko powiem mamie. I czemu te wieże strzelałem tylko do przodu? Kto to projektował? A tak całkiem szczerze, to ty możesz to wygrać. Było bardzo fajne, nie? To byłoby bardzo złe, ale okej. Co ty gadasz? Pizgać w tą bramę. Pizgać. Nie wiem, myślałem, że tu mam pusta, tu jak Genkiem mi pod zombiaki podleciał, no? No ba. Kurde, padają tej cholerne wampiry? Czy nie toperze? Żeś kogoś postawił. Tak na razie mój generał zabił 20 i nikt od niego nie padł. Z zombiekami leje, to się dziwisz. W sumie w ogóle. Włazić do góry do cholery. Stoję jeszcze pod tymi morami cymbały. Jezu, i tych zombiach to zabicie. Jeszcze dużo tych zombiaków zostało. Ej,
No. Dużo do zabicia. O, gównowóz przyjechał. Jejku. Tutaj to szybciej zakończyć, no. Oż kuźwa, połowa muru pusta, to nie musicie się na nich pchać dalej. Jak to wygram, to będzie zabawnie. Tego właśnie już nie powinieneś, no. Dawaj, dawaj, jechać, jechać. Chyba tu migają, tu migają. Ta strona muru zdobyta. Mamy to. Shit.
by the truth! The Dawi are ready! Ufa, jednostek nie widzę dobrze, ciemno jest. No cóż, brakuje długobrodych mojej armii, to brakuje potęgi. Aha. Tych czołgów. W ogóle powinien się zabarkadować wokół punktu z taką ilością wojska. Że zrobiłem. Ja nie mogę leczyć tym wskrzeszeniem jednostek na murach. Bardzo dobrze. Tak powinno być. O, bardzo dobrze. Nieprawda. Dobra, przyspieszmy to już. No. Bez sensu. Victory, w końcu z zombiekami coś udało się wygrać. W końcu. Hej, tak jakie straty. No. Zobacz, śmierć. Gównowo znowu dwóch zabił. No. On ma chyba programowo zabicie dwóch ludzi. Z hitu maksimum zabicie dwa. Nietoperze chyba tylko nasrały ci na lewo. Tak. Trochę poprzeszkadzały. To już czas chyba kończyć ten odcinek. No. Zdecydowanie. Przydałoby się, co? Tak. No ale pamiętaj, że jeszcze jeden. Jeszcze muszę coś sobie zjeść. Wiesz, jadł o pierwszej 1:43? No nie, no jeszcze jeden odcinek, nie? No to o 2:30, bo tak pewnie skończymy. Nie, o 2:10. Pamiętaj, zaznacz sobie to już na budziku. Co ty chcesz w niecałe pół godziny odcinek skończyć? Tak. It's impossible. Musi być possible. Nope. Possible. To tak powinno się mówić? Kurde, Remis, ja tak uważam, że ty lubisz lepiej angielski ode mnie. Chyba. Jak teraz, zwłaszcza wymowa, jak teraz słyszę, to mogę się mylić. Fajnie było, jakby on tylko mi złupił to, ale nie zajmował. A co zajął? Złupił! No co zajęło? A, dobra, słuchaj, raczej ci się tego nie chcesz rozgrywać na automacie, ale zerknij sobie sam. O mój Boże, nie. Co on odwalił właśnie? Co tu się odjebało? Zaatakował tą moją drugą armię. On to zrobił, jest za idiota. I złupił tylko twierdzę, nie zajmował jej. Jełop. Ten znowu zginął, wskrzesi zombie. Ja idź pan w pizdu. Remix właśnie się załamał nad kierunkiem myślowym, w jakim idzie szedł Brogi Generał. To co, koniec. No, porywacze czaszek jeszcze załatwili w tym momencie. Dzięki za uwagę! Kasiolutki, mówiłem pa pa!
Aha.